Najdłuższe, bo mające 880 metrów molo w Polsce zostało uroczyście otwarte. Deptak wokół jeziora w Rybnie, bo o nim mowa, jest już dostępny dla mieszkańców. Ścieżka została odpowiednio zabezpieczona przed warunkami pogodowymi. Zamontowano na niej tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmiecie i energooszczędne oświetlenie reagujące na ruch. Otworzyliśmy dzisiaj uroczyście deptak wokół jeziora Rybno. Na tym otwarciu gościliśmy pana marszałka, gościliśmy panią senator, gościliśmy starostę. Jest to obiekt nietypowy, to jest najdłuższe molo w Polsce, 880 metrów. Jest to pierwszy etap, 2/3 wokół jeziora Rybno już zostało pokryte deptakiem, 1/3, jak dobrze pójdzie, planujemy, żeby w przyszłym roku zabudować i żeby jezioro dookoła było zabudowane deptakiem. Czynimy jako gmina starania, aby stać się właścicielem tego zbiornika wodnego i żeby na nim w pełni gospodarować. Wydaje się, że jest to naprawdę dobry pomysł na możliwość napisania projektu, pozyskania pieniędzy. Samorząd tutaj uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej i z pewnością jest to atrakcja nie tylko dla miejscowych, ale również dla gości, taka turystyczna, taka edukacyjna, ekologiczna, no i będzie wyróżniała Rybno, bo jak się okazuje, jest to chyba najdłuższy pomost w Polsce. To, co jest realizowane w Rybnie, to naprawdę wymiar nowych czasów. Tutaj pan wójt i samorząd gminy Rybno jest bardzo aktywny, piszą ciągle nowe projekty i uzyskuje im się naprawdę możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. To widać na obszarze tej miejscowości, na obszarze całej gminy. Deptak bardzo mi się podoba. Jest jedyny w swoim rodzaju. Do tej pory nie widziałam w takiej formie zrobionego deptaka, tym bardziej, że on jest z formami nauki ekologii. Także i zwierzęta, i ptactwo, które jest tam pokazane na tych planszach, które spotykamy przy deptaku. Również informacje odnośnie ekologii, odnośnie tego, w jaki sposób dbać o środowisko. Myślę, że oprócz przyjemności przejścia dookoła jeziora dają jeszcze nam naukę. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 1 000 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niemal 1 300 000 zł. Etap drugi tej inwestycji zaplanowany został na terenie utwardzonym i będzie realizowany w formie ciągu pieszego i rowerowego.